Witajcie kochani. Dzisiaj zabieramy Was w Beskid Śląski. Beskid Śląski to malowniczy zakątek Polski, który zachwyca swoją przyrodą i górskimi widokami. Tym razem odwiedziliśmy go na zaproszenie hotelu Magnus Resort, położonego w urokliwej miejscowości Bystra, pomiędzy Szczyrkiem a Bielsko-Białą. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku i wszechobecnej codzienności. Dzień zaczynamy od pysznego i urozmaiconego śniadania, w sam raz, aby nabrać sił przed górską wyprawą. Wycieczkę zaplanowaliśmy z myślą o naszej czworonożnej towarzyszce Lusi, która od kilku miesięcy mieszka z nami. Jej krótkie nóżki urosły już na tyle, że postanowiliśmy zabrać ją na szlak. Hotel Magnus Resort jest doskonałym punktem wyjścia na Klimczok i Szyndzielnię, ponieważ znajduje się tuż przy zielonym szlaku. Wychodzimy za bramę i skręcamy w prawo. Nasza trasa prowadzi przez Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Jest środek października, a co za tym idzie, astronomiczna jesień. Więc liście na drzewach przybrały już żółty odcień i pięknie mieniły się w porannym słońcu. Wędrujemy niespiesznie przez las. Szlak wiedzie szeroką, ubitą ścieżką. Idzie się wygodnie, nawet pies się cieszy. Jak ci się podoba na wycieczce? A, świetnie! Nasza trasa prowadzi nas przez przełęcz Kołowrót. Wiatr, który na dole szumiał w koronach drzew, tutaj dość mocno mierzwi nam fryzury. Zostawiamy zielony szlak i kierujemy się w lewo w kierunku schroniska Szyndzielnia. To zmęczyłyście się? Lusia, zmęczyłaś się? Szlak z początku wiedzie szeroką, ubitą ścieżką wśród jesiennych traw, by później zniknąć w gęstym lesie. W lesie również napotkamy ścieżkę rowerową przecinającą szlak. Uważajcie na rowery i nie wchodźcie na ścieżkę. Schronisko Szyndzielnia jest najstarszym schroniskiem w Beskidach. Zostało zbudowane w 1897 roku. To piękny budynek z charakterystyczną wieżyczką. Ciekawostką jest, że w pokoju na wieży zamontowano stację meteorologiczną, na parterze była winiarnia, a nieopodal schroniska znajdowała się skocznia narciarska, na której odbywały się zawody w skokach narciarskich. A tu jest pingwin. Zatrzymujemy się tutaj na drugie śniadanie i odpoczywamy przed dalszą wędrówką. No, powiem ci. Nie dam ci nic. Myślałem, że ty to smarczy ustawić. Ta by się tym usmarowała. Odpoczynku kierujemy się w stronę szczytu Klimczoka. Mijamy zalesiony szczyt Szyndzielni i nie zatrzymując się idziemy dalej. Trasa jest łatwa, wygodna i przyjemna zarówno dla nas, jak i dla Lusi.
Po drodze mijamy Gacioch, trasę rowerową należącą do kompleksu Enduro Trials Bielsko-Biała. Jest to sieć jednokierunkowych tras rowerowych, tak zwanych single tracków, wąskich, krętych i pofalowanych ścieżek o różnym stopniu trudności. Od tych łatwiejszych, łagodnie opadających, aż po strome, wymagające technicznie zjazdy. Nazwa trasy wiąże się ze starym określeniem szyndzielni, na której górale z Brennej wytwarzali bukowe szędziołki, czyli gond, a że ubrani byli w tradycyjne wełniane gacie, to polanę i całą górkę określano jako Gacioch. Z tego miejsca już praktycznie po płaskim maszerujemy w stronę Klimczoka. Przed samym szczytem szlak wznosi się, staje się bardziej stromy, jednak jest to na tyle krótki odcinek, że nawet nie czujemy zbytniego zmęczenia. Jesteśmy na szczycie, jest weekend i piękna pogoda, więc turystów też jest sporo. Siadamy na chwilę, by podziwiać otaczające nas widoki. No właśnie, widoki. Powietrze jest zamglone, przez co widoczność jest ograniczona. Nie można mieć wszystkiego. Jest to nasza druga wizyta w tym miejscu. Pierwszy raz szliśmy tu w warunkach zimowych, ze Szczyrku. Udało nam się wtedy złapać kilka ładnych ujęć z drona, łącznie z Tatrami. Film z tej wycieczki znajdziecie oczywiście u nas na kanale. W oddali widać kolejny etap naszej wędrówki, schronisko Klimczok. Ze szczytu to dosłownie kilkanaście minut spacerem. Zejście jest dosyć strome, także schodzimy powoli, patrząc uważnie pod nogi. W schronisku zatrzymujemy się na dłuższą chwilę, by zjeść obiad. Padło na schroniskową pomidorową, której smak przemilczymy, za to kwaśnica była bardzo dobra. Po posiłku ruszamy w dół szlakiem czerwonym w kierunku Bystrej. Szlak z początku jest prosty. Płaska ścieżka wśród jesiennych traw daje chwilę wytchnienia dla zmęczonych już stóp. Krótkie, bardziej strome zejście i dochodzimy do rozwidlenia szlaków. Skręcamy w lewo i opuszczając żółte oznaczenia, razem z czerwonym szlakiem kierujemy się w dół. Szlak jest łatwy, dość monotonny, ale rozmowy i piękna pogoda sprawiają, że czas płynie niezwykle szybko. Wchodzimy w las i mijamy Landskronę, miejsce na zboczu Magury, nie mylić z miejscowością w pobliżu Krakowa o tej samej nazwie. Znajduje się tutaj niewielki drewniany ołtarz przedstawiający radującego się Jezusa. Jest to doskonałe miejsce na odpoczynek, chwilę zadumy, modlitwy, refleksji czy medytacji. Wychodzimy z lasu, po naszej lewej stronie widać już zabudowania miejscowości Bystra. Na końcu wychodzimy na spory parking, to w tym miejscu możecie zostawić swoje samochody i ruszyć na pętlę przez Szyndzielnię i Klimczok.
Jeszcze krótki spacer ulicą Juliana Fałata i jesteśmy z powrotem w hotelu. Po powrocie do hotelu myjemy się i przebieramy w przestronnym i wygodnym pokoju hotelowym. Jednak najprzyjemniejsze dopiero przed nami. W cenie pobytu można skorzystać z suchego masażu wodnego. Aquatizer, bo tak się nazywa to urządzenie, masuje nas mocnym strumieniem wody przez nieprzemakalną powłokę. Ty, powiem ci, że to jest przyjemne. Może jest takie do domu kupić? Tak. Po masażu można się również zrelaksować w saunie, a na koniec wskoczyć do basenu. Po takim relaksie czeka na nas już smaczna obiadokolacja, podobnie jak śniadanie w formie bufetu. Jeśli jednak zgłodniejecie jeszcze przed spaniem, w hotelu znajduje się druga restauracja w formie à la carte, w której możecie zamówić wyśmienite dania skomponowane przez szefa kuchni. Co takie dobre, jak ja robię, czy lepsze? Bardzo dobre. Policzki wołowe się prawie rozpływają. Hotel jest idealnym miejscem na wypad z pupilem. Twój czworonożny przyjaciel jest tu mile widziany. Położenie hotelu w Bystrej między Szczyrkiem a Bielsko-Białą umożliwia łatwy dostęp do wielu górskich szlaków, a to, że znajduje się daleko od zgiełku turystycznych miejscowości, pozwala na relaks w ciszy wśród przyrody. Sprawdziliśmy to i serdecznie polecamy. Jeśli spodobał Ci się film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Buy Coffee. A długotrwałe wsparcie wspomagające nas w rozwoju kanału możesz realizować przez portal Patronite, tak jak robią to dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Cała trasa zajęła nam z długimi odpoczynkami około 5,5 godziny i przeszliśmy coś koło 14 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.